Cześć, z tej strony Patrycja, witam Was serdecznie na kanale Przez Okienko i dziś, tak jak zapowiadałam, jest niespodzianka. Zapewne niektórzy pewnie się już domyślają, że jest to Candy. Mianowicie, dlaczego? Dlatego, że kiedyś już wspominaliśmy, że jak na naszym kanale będzie pierwsza setka subskrybentów, to wtedy będzie niespodzianka dla tych właśnie subskrybentów. Także teraz chciałabym Wam pokazać, jaka to jest niespodzianka, co dla Was przygotowaliśmy, a potem opowiem pokrótce trochę, co nie czego oczekujemy, ale co byśmy chcieli, żebyście zrobili, żebyście się z nami razem po prostu pobawili. No i będzie można wtedy otrzymać taką niespodziankę od nas. Ok, to zaczynam od napisów, bo jak już widzieliście na zdjęciu, jest ogrom tutaj wszystkiego, co Ania dla Was przygotowała. Napisy są przeróżne i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i też tutaj jakby jest różnorodność tych napisów, tak, na przeróżne okazje, więc już jesteście, będziecie zaopatrzeni w napisy na każdą okazję. Pierwszy tu jest dla babci i dziadka. Niekoniecznie musi być to z okazji dnia babci i dziadka, może to być właśnie na przykład z okazji rocznicy ślubu dla babci i dziadka, albo po prostu prezent, który chcemy wręczyć i dziadkowi i babci z okazji na przykład świąt teraz bożonarodzeniowych, jak się będą zbliżać, także to naprawdę można wykorzystać na różne sposoby. W dniu urodzin i w dniu imienin oczywiście są kartki robimy i na imieniny i na urodziny, także myślę, że te napisy też się przydadzą. Następny napis love, bardzo delikatny, ale jakże bardzo fajny. Potem mamy wszystkiego najlepszego, zdecydowanie chyba jeden z Waszych ulubionych napisów i mój ulubiony również, ponieważ jest to napis warstwowy, a one są takie bardzo eleganckie zawsze. Następny mamy kochanej babci. To jest taki osobny napis. Czekajcie, bo nie chcę go tutaj... O, on jest taki bardzo delikatny. Kochanej babci. Dobra. Tu mamy następny napis warstwowy. To jest kochanej mamie. Już szukam tej resztki. O, tej drugiej części w sensie. Kochanej mamie. Najlepsze życzenia. Też bardzo uniwersalny napis. Dla dziadka. Jak jest dla babci, to i dla dziadka. Wszystkiego najlepszego, troszkę większy napis, już nie warstwowy, taki podwójny, w sensie, że można go sobie ułożyć jak się chce. On jest właśnie fajny pod tym względem, że może być tak, 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 jak tam będzie Wam pasować, na przykład na kartce albo jakiejś pracy. Dziękujemy, też bardzo uniwersalny. Spełnienia marzeń, też jeden z uniwersalnych. Kochanemu dziadziusiowi. Mam już roczek. Dziękuję tutaj. Bo dziękujemy, teraz dziękuję. No i kilka wersji napisu album. O. Najlepszej mamie na świecie. Bardzo fajna ta lekturka jest z tymi kwiatuszkami. 100 lat, jeden z moich ulubionych. I drugie 100 lat, gdyby komuś to się jedno nie podobało. Wszystkiego najlepszego, też jeszcze takie drobniejsze, bardziej pisane. O. I można to też sobie ułożyć, jak się chce. Ok, dobra, to są napisy. Jak widzicie, jest ich sporo. Teraz spróbuję je tak przenieść trochę dalej tam, żeby nam nie przeszkadzały tutaj, jak będę pokazywać kolejne. I nie chcę ich zniszczyć, więc tak leciutko je tutaj poprzenoszę. Dobra, następne co chcę Wam pokazać to shakery. Shakerów jest dość sporo. Jest jednorożec, misiu, koła zębate i jeden z tych nowszych mąż, żona i jeden z najnowszych też żyrafka, która dołączyła do rodziny tutaj zwierzątek. Oczywiście do każdego shakera jest już docięta folia. Także mam je tutaj też w zestawie. Dobra.
Następna rzecz to są takie tekturki tła i takie ornamenty, znaczy ornamenty może nie, ale takie różne kształty, które się przydadzą. To jest bardzo fajny plaster miodu, super się nadaje pod kompozycję. Serduszko, które bardzo fajnie się komponuje w pracach małżeńskich, ślubnych w sensie chciałam powiedzieć. Nasz skarb, też serduszko. Tu jedne z nowszych ramek, które niedawno się pojawiły w sklepie. Tu jest ramka z takimi kwiatkami, tutaj też, czy z liśćmi bardziej. Ok. Dziadek babcia z kolekcji dziadek babcia. Z dziecięcych jeszcze mamy klocuszki. O, tutaj są misiu, jednorożec i żyrafka. Tam były w shakerach, teraz są takie zwykłe. I też z tekturek 3D jest misiu do sklejenia. Misiu jest jednym z takich najbardziej ulubionych, dlatego też tutaj padło na misia z tekturek 3D. To jest taki do boksa. Te są te z balonikami, to są do przyklejenia po prostu tak na kartkę, a shakery, no to są shakery. Także są w różnych wersjach te zwierzątka. Tu mamy jeszcze aniołka. Mebelki do metryczki. Też jedne z ulubionych produktów klientów w sklepie Przez Okienko. Mamy tu wagę, centymetr, jest zegar, do tego jest tutaj ta kropeczka i wskazówki, są mebelki. Także super. No i teraz tak, następna rzecz. Takie drobniutkie, tutaj mamy zestaw trzech kwiatków i serduszka i motyleczki. Do tego mamy tutaj jeszcze tak serwetki, tak, ta ładna, malutka, taka ażurowa bardziej. Tu serwetka też taka pod jakiś napis na przykład. Tu mamy kolejną taką trochę grubszą. Ta jeszcze, to są te mniejsze. Teraz tutaj są takie średnie, bardziej większe. Ta jest chyba ta najładniejsza i najbardziej, najczęściej kupowana, taka ażurowa, fajna. Ta jest już większa, te są zdecydowanie największe już. Ta też jest świetna pod kompozycję i ta tutaj. Że to są serwetki. I ostatnie, co mam, to są tutaj, znaczy co mam, co jest w candy, to mamy flamingi, parę tańczącą i listki, no bo listków nigdy za wiele. Mamy przeróżne zestawy tutaj listków, te, które są w sklepie akurat, są i liściaste, i takie nieliściaste, w sensie, że nie mają tych ogonków w środku. Są takie pełne, większe i mniejsze. One są jakoś sprzedawane chyba w, to jest chyba ta strona, w zestawach. O, takie coś. Tu mam jeszcze taką malutką serwetunię, czy taki ala kwiatek. Listki, to jest zdecydowanie najbardziej popularne. 3 i 5 listne, no i tutaj te listki jesienne, takie też fajne. Też zestaw. Ok, także to jest cała paczuszka candy, czyli cała ta nasza niespodzianka dla subskrybentów naszego kanału. Myślę, że spora. Mam nadzieję, że Wam się podoba. To jeszcze Wam tak rozłożę mniej więcej to, jak to tutaj wygląda. Plus shakery. No, także teraz co byśmy chcieli, jak chcemy, żeby to się odbywało, nasza zabawa oczywiście z tą niespodzianką. Warunek jeden jest taki, aby otrzymać tą niespodziankę, żeby być subskrybentem kanału. To jest taki jeden najważniejszy warunek. Także wszyscy, którzy subskrybują nasz kanał, to mają szansę dostać od nas taką paczuszkę. Znaczy się, może nie tyle co wylosujemy, ale wybierzemy jedną osobę, która otrzyma taką paczuszkę, ale wszyscy oczywiście mają szansę. Tylko warunkiem jest to, żeby być subskrybentem kanału, bo jest ta niespodzianka dla subskrybentów. Podzięce za to, że jesteście z nami, że oglądacie nasze filmy, że komentujecie i lajkujecie. Jest nam bardzo z tego powodu miło, dlatego chcemy się po prostu Wam odwdzięczyć za to. Dlatego warunkiem jest być subskrybentem. Też chcielibyśmy, żebyście polubili ten film, no wtedy będzie
bardziej widoczny. No i w komentarzu do tego filmu bardzo byśmy Was prosili, abyście napisali nam, jakich tekturek najczęściej używacie i jakich jeszcze Wam brakuje. Będzie nam bardzo miło, jeśli to napiszecie, bo będziemy wiedzieć wtedy, jak odpowiedzieć na Wasze potrzeby. Także zróbmy taką burzę mózgów w komentarzach i poproszę, abyście napisali pod tym filmem, jakie tekturki najczęściej używacie i jakich jeszcze Wam brakuje. Oczywiście miło nam też będzie, jeśli udostępnicie ten film swoim znajomym, tak żeby więcej osób się o tym dowiedziało. Tylko pamiętajcie, warunkiem jest to, żeby być subskrybentem naszego kanału. Także subskrybujemy kanał. Jeśli jest taka możliwość, to napiszcie proszę w komentarzach, że jakie tekturki Wam brakują, a może żadne nie brakują. No ale generalnie prosimy, aby być subskrybentem kanału, polubić ten film, powiedzieć w komentarzu, jakich tekturek używacie najczęściej i jakie Wam jeszcze brakują. No i będzie nam miło, jeśli udostępnicie ten film Waszym znajomym. W opisie do tego filmu jeszcze zamieszczę te tutaj reguły, aby otrzymać tą właśnie niespodziankę od nas. To należy być subskrybentem, polubić film i napisać w komentarzu, jakie tekturki najczęściej używacie, bądź jakich Wam brakuje. Także życzę Wam powodzenia. Cała ta akcja nasza trwa do końca lipca, czyli do 31 lipca mamy na to czas. Macie na to czas, żeby napisać komentarz, żeby zostać subskrybentem i żeby polubić nasz film. No i ogłosimy wyniki, myślę, 1 albo 2 sierpnia. Będą one ogłoszone na naszym fanpage'u na Facebooku, na Przez Okienko i też będą udostępnione w grupie Przez Okienko Inspiracje, tak myślę, ale przede wszystkim szukajcie odpowiedzi, czyli informacji, czy jesteście tym szczęśliwcem i będziecie posiadaczami tej niespodzianki, tego candy na naszym Facebooku, tak? Na Facebooku Przez Okienko, na fanpage'u Przez Okienko na pewno będzie informacja o tym, kto otrzyma niespodziankę. Będzie to 1 albo 2 sierpnia, bo tak jak mówię, cała ta akcja nasza tutaj trwa do 31 lipca. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przepraszam za przejęzyczenia i za takie trochę stresowanie się, bo to było moje pierwsze candy, które ogłaszałam, także wybaczcie, jeśli coś było niezrozumiałe albo nudne. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Pa, pa!